przebiegu zjazdu absolwenci byli bardzo zadowoleni i pełni uznania dla organizatorów. Ich zdaniem przy skromnych wpłatach, średnio około 300 tysięcy, impreza była piękna, wzruszająca, bardzo starannie i w szczegółach dopracowana. Po uroczystościach jubileuszowych wysłano kilkanaście listów z podziękowaniem za pomoc w organizowaniu drugiego zjazdu absolwentów. Adresowano je do 30 osób spoza Żołyni, Rzeszowa, Łańcuta, Rakszawy oraz kilkunastu osób z naszego środowiska pozaszkolnego. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób, które wyjątkowo przyczyniły się do uświetnienia jubileuszowej uroczystości. Są to pani Halina Olszewska, pani Maria Żeglin, pan Jan Belcyr, pan Roman Tadla, pan Jan Olszewski, ksiądz Władysław Jagustyn, pan Marek Chudzik, pan Michał Kochmański, pani Agnieszka Niemiec i wiele innych szczerze oddanych sprawie. O jubileuszu szkoły pisano w prasie, w Gazecie Łańcuckiej, w Nowinach, w Niedzieli, w Kronice Sejmowej, były też migawki w telewizji. Uroczystość upamiętniły zdjęcia wykonane w zakładzie Fotos w Łańcucie, których ponad 50 umieszczono w kronice szkoły. Nagrano o 70 kaset wideo dla absolwentów. Organizatorka otrzymała moc listów gratulacyjnych z kraju i z zagranicy. Z okazji wydania obszernej publikacji i przygotowania imprezy, w czasie której absolwenci ze wzruszeniem wrócili do młodzieńczych szkolnych lat oraz postanowili spotykać się częściej. Do miłego zobaczenia!